W niedzielę 11 stycznia odbył się 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundusze zbierano na diagnozowanie chorych dzieci oraz godną opiekę medyczną osób starszych. Impreza rozpoczęła się o godzinie 14.30 w Centrum Kultury w Piekoszowie. Na wstępie wystąpiły zespoły folklorystyczne z Rykoszyna, Wiernej Rzeki, Wincentowa i Piekoszowa. W artystycznych częściach wydarzenia udział wzięli także młodzi artyści z naszej gminy. Yeah.
Podczas finału obecni byli także zaproszeni goście. Zbigniew Piątek, wójt gminy Piekoszów, Małgorzata Stanioch, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Marek Gos, poseł RP oraz Barbara Drogosz i Aleksander Sieradzan, radni Rady Gminy Piekoszów. Proszę Państwa, goście oraz mieszkańcy brali udział w licznych licytacjach. Czy mamy więcej niż 100 zł? 100 zł po raz pierwszy. Podczas których wylicytowane zostały m.in. kosze słodyczy, torty, kosze wędlin, kupon o wartości 500 zł i tym podobne. Wiele radości, zwłaszcza najmłodszym uczestnikom wydarzenia, sprawił występ iluzjonisty Filipa Piestrzeniewicza, który pokazał takie sztuczki jak pojawiające się znikąd piłeczki, łączenie metalowych obręczy, płonąca książka i latający stolik. Dużo uśmiechu wywołały prezentacje skeczy kabaretu Na żarty oraz występ stand-upowca Macieja Adamczyka. Chleb po minucie zadzwonię czymś. Dzień dobry. Dzień dobry. Chleb poproszę. Cały czy krojony? Krojony. Pszenny czy żyty? Niech będzie pszenny. Ziarna czy bez? Proszę pana, ale czemu się pan ze mną wyraża? Ja się z panem nie wyrażę. Ale ja chcę tylko zwykły chleb. Ale zwykły ziarnek, pan chciał przez zwykły bryziarn. No pan co, no? Panie, dasz pan ten chleb? Może z foremki. Z czego? No z foremki, mamy dobry chlebek z foremki. Proszę pana, jak będę chciał czegoś z foremki, to pójdę do dzieci do piaskownicy, to mi zrobią. Co najwyżej papkę piaskową, proszę pana. Śmieszne. Daj panu chleb. O, to może wiejski. Mamy wiejski chleb, proszę pana, rewelacja. Dobrze, niech będzie już ten wiejski i zamknijmy ten temat, dobrze? Dobrze, no ale okropnie czy podłużę? Tak, przed chwilą żonę okrzaniłem, że pół godziny masło kupuję. Ale będę musiał chyba przeprosić. Na jaki dać? Okrągły. Ten za 2,70 czy ten za 3,20? A czym się różnią? Ceną. Ale jaka jest różnica między nimi? 50 groszy. Panie, panie. A tamte, co tam leży, taki piękny, ogromnie się uśmiechało. A trawa. A obok niego? Wczoraj. Wczoraj? Panie, no ja mam taki wybór chleba, a pan akurat czerstwy chce kupić do pani. Nie, proszę pana, to pan jest czerstwy, bo nie potrafiłem pan chleba sprzedać. Nie, proszę pana, to pan jest czerstwy, bo pan kupić się umie. Człowieku, przychodzę skacowany, tak rano, pięknie chciałem z żoną zjeść pyszny chlebek na śniadanie. I co? Jak pan jest skacowany, to proszę pana, to najlepszy to jest chleb na zakwasie. Jak cię palę, zaraz zabierz na zakwasie. Gamoniu, obrzuciłeś mi chleb, rozumiesz? W życiu nie zjem chleba. Dawaj mi szybko 10 bułek. Zwykła czy gejzer? Tak zastanawiałem się dzisiaj, jaki mogę temat poruszyć, który trafi i do młodzieży, i do starszych, i spowoduje, że nie wygnacie mnie stąd na widłach. I tu już wsiadłem do samochodu, odpalam samochód, jadę tutaj, dzwoni do mnie moja babcia i mówi: o Maciek, co robisz? Ja mówię: babciu, jadę do Piekoszowa wystąpić. A ona: o bezpiecznej podróży.
I ja wiem, że ona z troski mówi bezpiecznej podróży, ale ja żyję z tego, że opowiadam dziwne historie, więc co takiego bezpiecznego jest warte opowiedzenia, co byście chcieli wysłuchać? Muszę wam powiedzieć, że już tydzień nie przeszedłem na czerwonym świetle. Och, to fascynujące, Sebastianie, proszę, opowiadaj dalej. Nic bezpiecznego nie jest ani śmiesznego, ani wartego opowiedzenia. Dlatego najgorzej jest, jak wracam do domu i ona zawsze dzwoni i mówi: jak ci minęła podróż? Skoro mi życzyła bezpiecznej podróży, to jakie odpowiedzi się ona spodziewa? Że zadzwonię, jak wrócę do domu i powiem: ej babcia, nie uwierzysz, wyjeżdżam taką domową wylotówką przez Warszawę, jadę tak z 80 na godzinę, przede mną jedzie taki biały van. Nagle w tym białym vanie otwierają się tylne drzwi, ja patrzę, a tam stado pelikanów. Pelikany zaczynają pluć we mnie rybami, więc ja szybko po hamulcu zarzucam mi tył, zakładam kontrę, ale wynosi mnie na przeciwległy pas, patrzę, a tam peletorowerzystów, myślę: cholera, wpadnę w nich, wtem nadlatują pelikany, siadają na samochodzie i odstawiają mnie na najbliższą stację. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, od razu bym zadzwonił i powiedział: babcia, nie uwierzysz, jakie pelikany są silne. Dlatego jak mi ktokolwiek zada pytanie, jak ci minęła podróż, odpowiadam najdokładniej, jak potrafię. A wiesz, dziękuję, że pytasz. Przy wyjeździe Warszawy był straszny korek, jechałem 7 na godzinę i tak przez 15 km. Potem trochę nadrobiłem, ale przy wjeżdżaniu na parking, żeby zjeść kanapkę i wysikać psa, pękła mi opona, był straszny, pies zwymiotował ze strachu, musiałem posprzątać. Jechałem średnio 72 km na godzinę, spaliłem 7 litrów benzyny, po drodze minąłem 19 koni, 72 krowy, 4 traktory, rozjechanego kota, o dziwo, żadnej prostytutki, ale to już zima jest, więc czego się można było spodziewać. I dlatego jak ktoś z moich znajomych gdzieś jedzie, ja nigdy nie mówię bezpiecznej podróży, zawsze mówię: uważajcie na siebie. Na zakończenie imprezy odbyło się losowanie w loterii fantowej, w której do rozlosowania były m.in. zestawy kubków, parasolki, bony na zakupy, kosze wędlin, srebrne serduszko, bony na pizzę, słodycze, zaproszenie na zabawę sylwestrową oraz tablet. Podczas 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się nam zebrać 16 010 zł i 76 groszy. Serdeczne podziękowania składamy wolontariuszom, sponsorom, wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę pieniędzy oraz tym, którzy swoje fundusze przekazywali do puszek na licytacje bądź loterie. Wielkie dzięki i zapraszamy za rok!